punkt startu to było wspomnienie z dzieciństwa. To znaczy ono było na tyle intensywne, na tyle bolesne, na tyle męczyło przez lata, że ja postanowiłem dać temu wyraz. Jakkolwiek ja zacząłem pisać scenariusz, który nie miał żadnych szans na realizację. Ja go napisałem w ogóle przed pierwszymi oznakami w postaci strajków Solidarności. To znaczy scenariusz był gotowy na parę tygodni przed strajkami w Gdańsku. Ja ten scenariusz służyłem w zespole, w którym byłem. Wtedy to był Tor, dosyć świeżym szefem zespołu był Krzysztof Zanussi, przedtem był Stanisław Różewicz. Krzysztof i moi koledzy przeczytali scenariusz. Muszę powiedzieć, że dobrze go odebrali, natomiast powiedzieli jednoznacznie, słuchaj, to jest kamikadze, to jest krok kamikadze, nie ma żadnych szans, żeby ten film mógł powstać. Niemniej postanowiliśmy, żeby przesłać go do wtedy Naczelnego Zarządu Kinematografii i dać go do czytania. Nie było żadnej odpowiedzi do momentu, kiedy nie wybuchły strajki i nie zaczęło się naprawdę w Polsce dziać, kiedy się rozpoczęła prawdziwa rewolucja. Vogliamo fabbrice, vogliamo terra, magnate guerra, magnate guerra, vogliamo fabbrice. Avanti! Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Dla mnie ten etap dzieciństwa to taki najbardziej czarny i najbardziej męczący, taki traumatyczny okres. To był okres, kiedy u mnie w domu się źle działo, bo mój ojciec był aresztowany, wypuszczany. Nie mieliśmy pewności, czy on będzie na wolności, czy też coś się z nim stanie i pójdzie na dłużej do więzienia. A tam był, że tak powiem, szarpany przez UB ze względu na swoją działalność w czasie wojny. Był w AK. Nie był żadnym oficerem, nie był bardzo czynnym. Niemniej w ewidentny sposób był z podziemiem wtedy związany. No i to w końcówce 40. lat i 50. Zaczęło się odbijać. Parokrotnie pojawili się panowie z UB, zabierali go, przeszukania były w domu. Ja bardzo źle szkoły odbierałem swoje. Dla mnie takim azylem był dom mój rodzinny. Mój ojciec, który był osobą szczególną dla mnie, moi bracia, matka, to była ucieczka, to był dom. Dla mnie w momencie, kiedy mogłem nie pójść do szkoły, to już było święto. Szkoła była bardzo restrykcyjna. Ja się dobrze uczyłem, ja nie miałem kłopotów z nauką. Niemniej taki generalny ton był szaro-czarny, represyjny. I ja byłem na takim obozie. Było kilka takich obozów w Polsce w tamtym czasie, niewiele. To były szkoły Janczarów. Zadziwiające było to, że oni w momencie, ja zostałem wyselekcjonowany i zaproponowano mi, żebym na taki obóz pojechał, w momencie, kiedy właśnie ojciec był w tarapatach. Kiedy moja matka nie mogła znaleźć pracy, kiedy w domu, nie chcę powiedzieć, że głód zaglądał, ale takie bardzo ewidentne ubóstwo. Zaproponowano mi ten obóz i ja się po latach pytałem mojej mamy,
Dlaczego się zgodziła? Ponieważ ona musiała zdecydować o tym. Ona mi powiedziała, wiesz, miałam poczucie, że przynajmniej jedno z nas w jakichś lepszych warunkach przetrwa. Jednym słowem, to był powód jej decyzji. Ja nie miałem świadomości, wyjeżdżając, co to oznacza. Było to przedstawiane jako obóz harcerski, wielomiesięczny. Natomiast w trakcie zacząłem pomału rozumieć, że to jest szkoła Janczarów. Ale bardzo specyficzne. To było sprytniejsze, niż by się wydawało, bo my byliśmy indoktrynowani w bardzo szczególny sposób, powiedziałbym niemalże przyjazny. Odbywały się rozmowy, nam zaoferowano fantastyczny jak na owe czasy świat. My mieszkaliśmy w pałacu, to było w Cieplicach, pałac Szawgoczów. My mieliśmy świetne wyżywienie, wtedy naprawdę pomarańcze się pojawiły. Ciągle ja pamiętam zapach pomarańczy z tamtego czasu, bo to było, nie wiem, na święta. Przypływał jeden statek do Gdańska czy do Gdyni i cała Polska była obdzielana. No i to było zwłaszcza ze świętami Bożego Narodzenia, czy też Nowego Roku chyba bardziej, jako Dziadek Mróz, który dzieciom wręczał po jednej pomarańczy i czuliśmy się wyróżnieni tym. A my tam mieliśmy wszystko. Ja w stosunku do tego, co pokazałem, ja nie zaszedłem tak daleko. To znaczy, ja byłem tam w pewien sposób wyróżniany, to pamiętam. Ja spotkałem taką druhnę, z którą znowuż nie tak daleko to zabrnęło, jak to jest w filmie. Ale to mogło się zdarzyć. Ja w pewnym momencie się zatrzymałem i ja nie doszedłem do tego etapu już praktycznej, kompletnej przemiany i przejścia na drugą stronę. Ale to absolutnie mogło się zdarzyć. I ja wiem, że to jeszcze krótki czas, jeszcze parę sposobów. I ja mogłem znaleźć się w tej sytuacji, gdzie byłbym zupełnie po drugiej stronie, nie mając tej świadomości, bo ciągle wydawało mi się, że to są ludzie, o czym mi mówiono, że oni chcą pomóc mojemu ojcu, żeby właśnie on mógł powrócić do normalnego życia. Ja w to zaczynałem wierzyć. Nie uwierzyłem do końca. Mój bohater uwierzył. Trzeba przeprowadzić dochodzenie, a winnych należy ukarać. Trzeba zacieśnić szeregi. Przecież dłoń podniesioną na partię trzeba uciąć. Uważam, że to było wyjątkowo perfidne, bo to było na dzieciach, na naiwności, na pewnym właśnie poczuciu ciepła i takiej przyjaźni byliśmy manipulowani. Czyli nie krzykiem, nie ostracyzmem. Z nas szykowano przyszłą elitę komunistyczną. Myślę, że zasady były proste. Jak będziesz z nami, jak zaakceptujesz nasze warunki, to będziesz żył w takich warunkach właśnie, jak my ci teraz proponujemy. Zawsze będziesz na górze, zawsze będziesz miał prawo decyzji, ale musisz zaakceptować bezwarunkowo nasze wymagania. Piękny list napisałeś do swojej mamy. A skąd pani wie? Chyba nie gniewasz się na mnie. Nie, ale tak nie wolno. Może. Może ci się to nie spodoba, ale ja uważam, że na naszym obozie korespondencja nie powinna być tajna. Powinniśmy się lepiej poznać, zrozumieć. Tak przynajmniej mnie
wychowywano, uczono. Robiąc dokumentację po latach, szykując scenariusz, ja się z wieloma swoimi kolegami, którzy byli na tych obozach, ja się spotkałem z nimi, rozmawiałem, znam ich życiorysy. Bardzo niewielu naprawdę przeszło na drugą stronę. To jednym słowem myślę, że generalnie to była ich porażka. I to jest zadziwiające, bo wykonali bardzo dużo, żeby nas kupić po prostu, żeby nas przekabacić, żeby nas na swoją stronę przyciągnąć. Myślę, że jednak było to w tak silnej różnicy, dysproporcji w stosunku do normalnego życia, do warunków i do sytuacji społecznej, że po powrocie do normalnego życia ludzie dosyć, te dzieci, przecież dziećmi byliśmy, wtedy bardzo szybko powracali jednak do rzeczywistości i tam to się okazywało taką po prostu pewną jakąś przygodą, ale nie odbiło się to na w jakiś trwały sposób na naszych życiorysach. 3, 4, raz! Wara od Odry. I wydawało mi się, że to jest fair pokazać, że komuniści to nie był zbiór cynicznych bandytów, którzy z pełną świadomością szli w kierunku kreowania, budowania zła. Ja myślę, że znaczna ich część, a być może większość, to byli ludzie, którzy dali się uwieść po prostu. Ja mam nadzieję, że tak powiem, mój cały życiorys mojego życia dają mi prawo do powiedzenia tego, że żeby patrzeć na tych ludzi z... takim, z pewnym żalem, że im się być może nie udało. Oni w coś uwierzyli, w co bardzo bym chciał wierzyć, że mnie by się to nie wydarzyło, ale ja nie mam tej pewności i w tym momencie ja nie mogę patrzeć na nich, że to są po prostu zwyrodnialcy. Ja myślę, że wielu z nich należy traktować również jako ofiary i myślę, że oni coś takiego odczuwali i stąd się pojawiła postać Druchny, która była, można powiedzieć, to jest dobry człowiek, to był dobry człowiek, ona chciała dobrze, ona w coś wierzyła, co było mrzonką, co było okropne, co było zbrodnicze, wszystko się zgadza, ale to nie byli ludzie, którzy szli ze świadomością, że budują zło i kreują zło. Oni również, wielu z nich było również ofiarami. Przecież to ty mnie uczyłeś, że partia nigdy się nie myli, że historia jest zła. Masz rację, historia jest z nami. A siła partii w tym, że nie zamierza uchylać się od odpowiedzialności za żadne błędy. Że nie boi się przeprowadzić radykalnej krytyki, wypaczeń i krzywd. I dlatego Gomułka został już zrehabilitowany i na pewno wejdzie do KC. Po co przyjechałeś? Żeby mnie zniszczyć. Myślę, że dreszcze się w tym sensie bronią, że to nie jest film historyczny. To nie jest film, który
który opowiada o czasach stalinowskich i możemy sobie powiedzieć, że patrzcie, jak wtedy było okropnie. Wtedy było okropnie. Wtedy było na pewno gorzej niż teraz. Ale niebezpieczeństwo takiej manipulacji, tego typu manipulacji ciągle istnieje i ta manipulacja jest prowadzona. W związku z czym my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby mieć świadomość tego, żeby się przed tym bronić, żeby zachować swój punkt widzenia, żeby nie ulegać za łatwo obietnicom, nakazom, pewien sceptycyzm w stosunku do jakiegokolwiek systemu jest wielce wskazany.